grypa. To słowo przewinęło się ostatnio w mediach niezliczoną ilość razy. Strach przed jej nową odmianą wirusem AH1N1 powoduje panikę w wielu miastach w Polsce i na świecie. Czy wrocławianie boją się wirusa? Jakoś tak nie myślimy o tym w teorii zagrożenia, takiego jakiegoś niebezpieczeństwa dla nas. Także jak na razie żyjemy tak jak dotychczas. Jak dostanę, to się będę bał. Nie boję się. Paniki nie ma, za to jest zainteresowanie maseczkami. Tak, intensywnie ludzie wchodzą, pytają, czy są na stanie w aptece i my mamy, jeżeli chcą, to oczywiście sprzedajemy. Na ulicy jednak trudno jest spotkać kogoś, kto taką maseczkę nosi. Nie, ponieważ w Polsce jeszcze nie ma epidemii grypy. Myślę, że to na razie jeszcze jest przesadzone trochę. Nie stosuję, ale ja w życiu na grypy nie byłem chory. Nie, maseczki to jest, myślę, że wytwór sztuczny. Myślę, że nie. Myślę, że dopóki nie jest to konieczne, nie ma jakiejś epidemii, nie ma jakiegoś większego zagrożenia, no to na pewno nie będę tej maseczki nosił. Jak twierdzi dr Witold Paczosa, taka forma zabezpieczania się przed zarażeniem na co dzień nie do końca zdaje egzamin. Takie noszenie maseczek na dłuższą metę nie jest do końca skuteczne. To znaczy wtedy, kiedy sami jesteśmy zakażeni, to oczywiście może zmniejszyć ryzyko przeniesienia zakażenia na otoczenie, ale jeżeli korzystalibyśmy ze zwykłych takich po prostu maseczek, to wtedy one spełniają rolę tak naprawdę do momentu zawilgocenia, czyli to jest kwestia około 20-30 minut, a później one w zasadzie stają się całkowicie bezużyteczne. Powinny osoby chore, przeziębione, osłabione, siedzieć w domu, nie pracować, nie iść do szkoły i wówczas, kiedy siedzi ta osoba w domu, wygrzeba się, że tak powiem, powinna takie coś założyć, żeby innych nie przeziębiać. Według specjalistów nie ma powodów do paniki. Należy po prostu zachowywać się tak, aby nie ułatwiać chorobie rozprzestrzeniania się. Najbardziej skutecznym sposobem prewencji grypy to są szczepienia ochronne. W związku z tym, że od pewnego czasu obserwujemy przejściowe niedobory szczepionek przeciwko grypie we wrocławskich, nie tylko zresztą we wrocławskich aptekach, no każdy właściwie sposób taki, żeby ograniczyć możliwość przeniesienia zakażenia grypą, jest po prostu dobry. Wietrzenie pomieszczeń, dbanie o to, żeby wilgotność względna w pomieszczeniach nie była niższa niż około 30%, to są takie proste, że tak powiem, czynności. Tak samo niedotykanie rękoma oczu, ust, nosa. Jeżeli jesteśmy chorzy, jeżeli dostrzegamy u siebie symptomy przeziębienia czy grypy, to przestrzegając kilka prostych zasad, zachowujemy się odpowiedzialnie, chronimy innych przed zarażeniem się wirusem. Wydział Zdrowia Urzędu Miejskiego oraz Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego rozpoczęło informacyjno-edukacyjną kampanię, która ma pomóc mieszkańcom naszego miasta ustrzec się przed chorobą. Na pewno, jeżeli ktoś z nas, z Wrocławian, zrozumie, na czym polega te 5 prostych zasad ustrzeżenia się przed chorobami roznoszonymi drogą kropelkową i będziemy je propagować w taki sposób, aby chronić nasze rodziny, nasze najbliższe otoczenie, ale też wszystkich innych, wśród których się poruszamy, to już będzie to sukces. A te zasady to częste mycie rąk, używanie chusteczek jednorazowych zgodnie z ich przeznaczeniem tylko raz, nie przechowywanie ich, a wyrzucanie do kosza zaraz po użyciu, zasłanianie ust i nosa podczas kichania i pozostanie w domu, kiedy nie czujemy się najlepiej. Zachowujmy się odpowiedzialnie, to nasz główny apel. I te rekomendacje, które zostały przekazane nam przez Europejskie Centrum Prewencji Chorób i Państwową Inspekcję Sanitarną, będziemy rozpowszechniać w środkach komunikacji miejskiej, we wszystkich budynkach administracji publicznej oraz przychodniach. Zamieszanie wokół grypy jest dla niektórych niezrozumiałe, wzbudza wiele kontrowersji i można odnieść wrażenie, że problem jest wyolbrzymiany i sztucznie nagłaśniany, a korzystają na tym głównie koncerny farmaceutyczne. Jednak stosowanie się do zasad, na jakie wyczulają nas specjaliści, nic nie kosztuje, a na pewno nikomu nie zaszkodzi.